Karolina, is that you again? Widzowie, widzowie, mały update. Koszuleczkę zmieniłem na ten czas, żeby nie było, że jestem brudasem i chodzę kilkanaście dni pod rząd w tej samej koszuli. Ale poza tym czapeczka czek, koszuleczka czek, choineczka czek, a właśnie uderzyłem mikrofon. No i oczywiście mini maratonik, dzień drugi, czek. Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko. Z tej strony Kons, zaczynamy. Skończyliśmy ostatnio na misji Przynęta. Wracamy z powrotem do Sanfiero, ponieważ w Angel Point skończyliśmy. Tam sobie grę zapisałem, ponieważ tam był ten save point. Kurde, się odwróciłem na sekundę i już się wygrzmociłem, nie? Więc szybko wracamy do Sanfiero i kontynuujemy misję od Uziego. Niewykluczone, że za niedługo będzie misja z kontenerowcem, więc bardzo kozak. Wiecie, kozak będzie, jeżeli nie zginę i nie spierdzielę tej misji. Ale czas pokaże, przekonamy się. A tymczasem dojeżdżamy sobie do Uziego i bierzemy misję pod tytułem Wodny Szturm. How are you in the water? What you mean? Can I swim? Yeah. Can you swim well? No, I can't. Shit! Man, damn! How you do that? Dlatego kocham Uziego, jest cudowny. Zanim zaczniesz tę misję, musisz mieć więcej praktyki w nurkowaniu. No i to jest to. Dobra, szukamy pierwszej lepszej miejscówki, w której będziemy mogli sobie ponurkować i zaczniemy sobie, no, nurkować. Nauczymy się szybciutko. Jeszcze jak? Dobra, chyba starczy. Mam, załóżmy, tak jedną czwartą może. Bierzemy samochód i zapierdzielamy do Uziego. A w ogóle trochę życia straciłem przez to, że czasem za mocno się zanurkowało i trochę życia ubyło. Na szczęście zdążyłem wyjść przed, bo szkoda mi właśnie tych wszystkich broniek, co tutaj ja mam. W ogóle tłuszcz CJ-owi prawie całkowicie po prostu spadł. Damy mu coś do jedzenia i zasuwamy. Dobra, starczy ci na chwilę obecną. Nie no, musi być dobrze, nie? Teraz jest jedna czwarta umiejętności, to musi mu starczyć. Tak, starczy, dobrze, inna cutscenka jest gitowa. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and I know you're just trying to make excuses. Tak jest, niech ci będzie, Uzi. Słabiutka ta twoja wymówka, ale wiadomo, misja i pieniążki same się nie zrobią i nie zarobią. Dobra, tak więc lecimy do kontenerowca. Naszym zadaniem będzie przepłynąć się przez te kamyczki i dostać się tam do tego tankowca kontenerowca. Ta misja może być trudna i może być długa. Będziesz musiał z niego popłynąć, uważaj na Danang Boys, patrolują te okolice. Na chillerze, damy radę. Dobra, zasuwamy na początku, mamy pierwszy checkpoint, to pół biedy, ale gorzej będzie, żeby przepłynąć pod tych jaskiniach. No właśnie, tak jak one są tutaj oznaczone. Droga zablokowana, ale pod wodą znajduje się tunel. Aby kontynuować, będziesz musiał zanurkować i nim przepłynąć na chillerze. Damy radę. Poza tym mówię, nie mamy 30, tylko 60 FPS-ów, więc damy radę na spokojnie. Bieraj tlen, CJ, bo zaraz ci się znowu przyda. Podnieś nóż leżący na dnie jaskini. Ciekawe, kto mi tam go podłożył. No przypadkiem tam się raczej znaleźć nie mógł. Dobra, mamy pełne życie. W sensie mamy pełne tlenu. Płyniemy dalej. Cyk, mamy nóż. Płyniemy szybciutko, płyniemy. Mamy kolejny checkpoint. Ojejku, znowu tunel. Czekajcie chwilę, wynurkuję się i sobie wezmę. O, muskulatura aż mi wzrosła. W ogóle to wszystko wzrosło, jak nurkowałem to. I wytrzymałość, i muskulatura, i tłuszcz mi spadał. Moje pływanie to jest takie złoto dla naszego organizmu, że to hit. A przede wszystkim w tym przypadku dla CJ-a. Okej, wydostaliśmy się z tunelu. I teraz tak, będzie trzeba uważać na te dzyndzelki, bo one na pewno będą chciały. Okolicy pilnują dwie łodzie patrolowe, jeśli cię zauważą, zanurkuj, by je zgubić. Na chillerze. Mam nadzieję, że damy radę i podołamy zadaniu. Okej, teraz tak, tu będzie trzeba ich Ojojojojoj, to mnie zdradzi. Uciekamy, szybko. Nie płyńcie w moją stronę. Kurde, dzyndzle. A! Szybko, bo mi się życie kończy. Szybko. No nie gadaj! Musisz wynurzyć, kiedy nabrać powietrza. Ale ja nie mam powietrza właśnie. Ja pierdzielę. Nie strzelać do mnie, pajace. A mogę do nich po prostu postrzelać, czy nie mogę? Czy misja będzie zepsuta? Tu jest dzyndzel. Czy tu jest dzyndzel? Aha, ty, amunicja mi się skończyła. A chciałem jeszcze sobie trochę postrzelać. Czyli co, teraz już nikt nie będzie widział? Dobra, mamy trochę życia. Ty się, nie podoba mi się to. Pojemność pół. Oje, to zaraz 1/3 będzie. Ja i tak będę musiał się przedostać na drugą stronę z tego względu, że... Oj, życie jest nowelą. Raz przyjazdom, raz wrogom. Ej, trzeba było od razu ich tak po prostu pozabijać, to byłoby lepiej. Ja muszę uważać na te światełka, co tutaj są. Tu mnie nie dziabnie. Okej, jest git, szybko płyniemy. Pięknie, byczku. Bardzo dobrze. Kurde, szkoda, że tu żadnej kamizelki nie mam, czy coś takiego. Zakrednij się. Tak, dobra, podróż bluzkę, dobra. Okej, mamy nóż i tym nożem powinniśmy sobie za chwilę podziabać każdego po kolei. Cyk, mamy byczka jednego. Teraz tu następny. Chodź, byczek. Siup. I mamy tu gdzieś jeszcze jednego byczurka. Tylko gdzie on jest? A, z tłumikiem mogę go dziabnąć. Patrzę ładnie. Nikt nie widział, nikt nie słyszał. Od razu tak trzeba było.
zapach? W ogóle nawet nie wiem, skąd mam te pistolety. Tu nikogo nie ma. Dobra, tutaj mu trzeba podłożyć. Wow, się przestraszyłem, to tylko woda. F, aby podłożyć. Opuść ten jedź do dołu. Dobra, jadę. Z przyjemnością opuszczę ten teren, szczególnie z taką ilością życia. Au! O nie! To był zły pomysł! Zginę! Ej, teraz zginę na bank, nie? Nie podoba mi się to. On do mnie celuje, czy on siedzi? Ale i tak będę chciał pod wodą przepłynąć, ja przez niego nie przepływam. Ja nawet nie wiem, kto zaczął do mnie strzelać. Ach, tamte dzyndzle. Nie wiadomo, skąd się wzięły pajace jedne. Dobra, płyniemy szybciutko. Dawaj, CJ-owaty. Tłuszcz mu spadł. Dobra, i tak będziemy musieli coś grubszego zamówić. Jak mi on zejdzie na którejś z misji, to będzie śmiesznie. Czy tu mnie chyba już nikt nie dziabnie, to ja po prostu płynę. Jak to wygram, to jest hit, nie? Trzecia misja, którą skończę. Na resztkach życia, chyba trzecia pod rząd, nie? Naprawdę, to trzeba mieć, kurde, naprawdę, szczęście i to przepotężne. Teraz zostało tylko nie zginąć z taką ilością życia, jaką się ma. Po prostu, no, creme de la creme, byczku, naprawdę. Ja mówię, głupi ma zawsze szczęście, ale tyle razy pod rząd, to nie ma szczęścia dosłownie nikt. Dobra, bierzemy sobie, no stój! Dobra, jedziemy sobie szybko życie odrodzić, zjemy sobie coś, ale zjemy już coś potężniejszego. Jak on mówię, w połowie misji zacznie mi, kurde, mdleć, to już nie będzie zabawnie. No. Teraz jest git. Ja bym jeszcze przy okazji zapisał tę grę, bo szkoda mi będzie postępów, które poczyniłem, jak się GTA wykrzacze albo coś się innego niepowołanego stanie, to będzie przykro. A my takich jednak sytuacji chcemy uniknąć, dlatego ja lecę od razu zapisać grę, zapiszemy grę i robimy kolejną misję od Uziego. I nie jestem pewien, czy to nie będzie misja pod tytułem Danan Tank, którą omawiałem w jednym ze swoich filmów dotyczących nawiązań filmowych do GTA San Andreas. Jak ktoś nie obejrzał, to serdecznie... O, nauczyłem się, odruchowo już robię, że zapraszam tu w tym miejscu. Tu sobie możecie kliknąć i zobaczyć. Ktoś jeszcze nie widział? Dobra, dojechałem, zapisałem. Siemano. Danan Tank, tak jest. This is the big one. This is the one that is going to seal my place in the Red Gecko Tongue. But something's come up and I gotta sort things out myself. Excuse me. Znowu fotowoltaika. Dobra, jedziemy. Włączył mnie do ekipy, chyba zrobię. O Jezu, nie zdążyłem przeczytać, ty. Ale wiem, że robimy rozpierduchę. No dobra, to robimy rozpierduchę. Mam pełne życie. My strzelamy sobie do dzyndzlów, którzy się znajdują tu, tutaj. A tu jeszcze dwa. Ojejku, nie zauważyłem. Ja już taki gotowy, zadowolony z siebie, nie? O, i tu będzie dzyndzel, którego nie będzie można zastrzelić. Jak z której strony, jak ja widzę, że on jest tutaj, jakby ta strzała gdzieś leciała skądś tam, kurde. Przygotujmy się na uderzenie, ja bym po prostu wyskoczył. Się tam dużo pierdzielić będę tam, kurde. Dobra, to bolało. Oj, straciłem trochę życia. No chyba nie! Moje pistolety, no. No, nobody getting out of that alive. Siemanko. Dobra, po cichutku. Jabnięty. Siup, ale chociaż będę miał od niego tego, shotguna. Daj mi to. Mi się może kiedyś tam przyda w takiej niedalekiej przyszłości. Po cichutku, po malutku. Cyk. Hops. Tutaj mamy dzyndzla, ale ja bym chciał od niego ten pistolet. I tylko po to chcę go zabić. Oj. No nie! O, spadł. No szkurde, i teraz oboje do mnie... O nie, spadłem za nisko! Ja myślałem, że on się spierdzielił tam jeszcze niżej, on tu w kartony wlazł. O, no wiesz co, no teraz już w tym momencie, no wiesz co... Ja pierdzielę, zaraz w ogóle życia nie będę miał. No przecież on wie, że ja tu jestem. Jak mam go teraz zaatakować? A dobra, na pełnej petarze. Zawsze najlepsze obroną jest atak tam. Kurde, się będziemy pierdzielić. O nie! Ile on miał tego życia, no? Jeszcze raz, teraz spokojniej, zrobimy już nie tak głośno, tylko starajmy się trochę ciszej. A to przez to, że kurde tak skoczyłem jak pajac niepotrzebnie, nie? A jeszcze niepotrzebnie też spadłem z tego tych kartoników, kurde, głupio ułożonych. A ja chcę tamten pistolet, bo on mi się kurde przyda, no. Dobra, po cichu. I siup. Daj mi to. Dobra, git, hops. A ci co? Ja pierdzielę! Są cymbały jedne. O, żyćko, bardzo ładnie. Wygląda jakby go zamroziło. Dobra, mamy go. Teraz sobie amunicji nazbieram. O, proszę bardzo. No, to mi się... O, jejku, to mi się podoba. Chciałem powiedzieć. Dobra, tu zabiłem. Dobra, to biorę. Hops, tutaj mamy dwa dzyndzelki. Hops, dobra. W dół, tutaj nikogo nie ma. Dobra. I dobra, jesteśmy. Trzeba z kontenera wyciągnąć tych Chińczyków. Cześć, jestem CJ. Mam 13 lat. O, ty mały dzyndzlu jeden. Dobra, dobrze, że ja dostałem to serduszko, nie? To serduszko to było dla mnie ogromne zbawienie. Tu nikogo nie ma. O, tutaj jest dzyndzel. Siema. Siemaneczko. Tu ktoś do mnie strzelał. Ach, tu jesteś, zobacz, jak się schował. Dobra, to mamy. Tutaj mamy od dzyndzel. Oj, co to było? Granat! Wiesz co, no takie coś, to już było bezczelność, totalna bezczelność. Jasne, byczku, już lecę. Dobra, cyk, odstrzeliwujemy. Siup. I mamy, uratowani. Chodźcie chłopaki, idziemy do domu. Szefu jest tam u góry, tam trzeba do niego teraz dojść. O właśnie, to jest szefu. O kurde. Masz? Oni mnie nie widzą?
XD, nie widzą mnie. Dobrze. Cześć, szef. Co tam, szef? Jest CJ-owaty. Zaczynamy. Au, au, patera, dziadek. Szybko poszło! Takiej prędkości obrotu spraw się kompletnie nie spodziewałem. Dobra, wracamy teraz po Chińczyki, nie? Chodźcie, chłopaki, płyniemy do domu. Thank you for everything. Nie ma za co. Wszystkiego dobrego na święta. Au, no i pięknie, 15 tysięcy zarobione. A, widzę, że teraz mi się... Czy mi się teraz misje skończyły? Czy ja muszę teraz czekać na telefon? Misje mi się... A nie, ty, tu jest coś. Nie skończyły mi się misje, pojawiły mi się nowe misje. No, patrz, patrz, cwaniaczek, zobacz, cwaniaczek. No i wracamy do Doherty. Zobaczymy, co tam ciekawego mają nam do zaoferowania. No i siup. I co my tu mamy? Krak, bum, bum. Carl! You're a fucking hero down in that list. Not with my people, I ain't. She's still fucked up. Cheer the fuck up! Tak jest! O, telefon, znowu fotowoltaika. CJ. Who is this? I work for Woozy, he told me to call you. Dobra, misja prosta i zrozumiała. W ogóle wybaczcie, że tak ciemno jestem, bo ten nagle się jakoś tak dziwnie pochmurnie zrobiło, ale za to ładnie się choineczka prezentuje, to zawsze jakiś plus tego wszystkiego. Elo, elo, 320. Hey man, is it ready? She's all set, get in. No i pięknie. Zaparkuj samochód w laboratorium, w którym produkowane są narkobyki. Jasna sprawa, panie Andretti. Misja prosta i zrozumiała. Pistolety tmam. Powinniśmy sobie na chillerze po... No gdzie? Nienawidzę tego skrętu. Tu wszyscy skręcają, jak ja jadę prosto, nie? Naprawdę, dosłownie wszyscy. Zabij strażników, którzy zostali zaalarmowani. No, jak zaalarmowani? Nie zrobiłem nic. Cyk, cyk, cyk. Oni giną? A giną typa jak szybciutko, zobacz. Słabiaki, trzeba było pływać i nurkować, a nie? Okej, i teraz wykorzystaj rampę, wjechę do laboratorium. Szukamy tego kontenera z chemikaliami. Tutaj siup, tu sobie przejedziemy bokiem, tutaj sobie przejedziemy bokiem. Oj, uciekamy szybko, szybko, szybko. Lewy przycisk, myszy, opuść magazyn, zanim skończy się czas. Dobra, jadę, szybko. 30 sekund, uciekamy. Dawaj, przepuść mnie. No i łatwiutko. Uciekli przez główną bramę. Jasna sprawa, panie Andretti, już idę. Czekaj, tu mnie jeszcze strzelają, kurde. Chodź, pach, 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 pach. Dobra, mamy cię. I jeszcze tutaj gdzieś ktoś powinien być. O, właśnie. Dobra, cyk. O, tu jeszcze chłopaki jadą. Cyk. Cyk. Dobra. Przeskocz samochodem nad murem. Jasna sprawa. Pa, co się teraz dzieje? Tu się nagle chłopaki jeden w drugim się zrespili na chillerze. Przepraszam, ja tutaj mam misję do zrobienia. Ja doskoczę? O, doskoczyłem. A myślałem, że nie doskoczę. Wróć do garażu. Oj, w bardzo złym stanie jest ten samochód, to bym dojechał z nim do końca. Chociaż jego chyba nie potrzebuję, bym nawet jak wysiadł z tego samochodu, to by się nic nie stało, ale jednak wolę nie ryzykować. Uznając moje szczęście, by się jeszcze coś po drodze zrąbało innego. No dobra. 25 tysięcy, przekroczyliśmy 120, prawie 120 tysięcy. No, jakbym zebrał to od zero, to bym miał 5 tysięcy, a właśnie to w sumie poza odcinkiem zrobię. Bo czekaj, odbiorę co nieco ode mnie. Halo. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic. Cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. I to jest zapowiedź na kolejny odcinek. Z mojej strony wszystko, dziękuję serdecznie za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tradycyjnie zachęcam do oceniania, komentowania i co najważniejsze, serdecznie zachęcam do tego, by to pilnować, aby ten czerwony przycisk na dole stał się szary. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia jutro. Dzięki, że byliście, trzymajcie się, do następnego. Wesołych świąt, cześć.